Witam w następnym vlogu. Dzisiaj sobie wozimy obarnik od krów. Jeżdżę sobie z ojcem, tym wiadomo jakim. I z tyłu mamy kunię Tytan, 13. Nie nasza, tylko od sąsiada. I razem ze mną jeszcze wozi również sąsiad z drugim ciągnikiem i masejem i rozrzutnikiem broszarda. Teraz sobie na ten kawałek tutaj wozi. Jeżdżę tam dalej. Drugi pokus mamy zebrany. Żadnego vloga z niego nie nagrywałem. To też było tak wszystko na szybko. Kosi to zaraz do ubijania, na drugi dzień dojść do ubijania, na trzeci dzień skończyć tam, no przyjechali tam, łączka jeszcze jest przed halą, to ją skosić. Później dojca wczoraj, nie. No dzisiaj znaczy się walczą tam skończyć kosić, dojca do rozrzutnika i jecha te. Dane muchy. Ja mam, że drugi pokos też fajnie, w miarę sprawnie udało się wszystko zebrać. Że dość późno wrzuciłem vlog z koszenia traw i że jeszcze nie ma silosu zbijania, ale go w tym tygodniu jeszcze zamierzam wrzucić, zamieścić znaczy się na kanale, bo czemu go nie wrzuciłem? Nie ma czasu. Nigdy nie ma czasu. Tak, wiem, że jest brudny, ale co poradzić. Trawa się kurzyło na silosie. Się obrudził, no a wczoraj też na wieczór, tak w nocy, no zaczęło padać jeszcze. Dobra. Dobra, wszystko jest ok.
tempomatrzyk załączymy. Patrzę na tą taśmę, żeby tam na ząbku nie przeskoczyło. Nie wiem, co na taśmę idzie powiąć.
tego bym raczej nie chciał. Tym bardziej, że już wcześniej zjechałem z tym dorzutnikiem, nie? Tu boję, bo jak od razu sprzęgło się załącza i koniec. Trzeba było się wrócić, ruszyć te wałki, pasy, nie? Ładowarką i dopiero wtedy. Zobaczcie, że mam otwarte szyby, ale wolę słyszeć, co tam się za mną dzieje, szczególnie przy rozrzutniku i tym bardziej, że to nie jest mój, no kogoś, nie? To sąsiad by mnie powiesił za jaja. Na pieczy i lepszym supie. Czy też jakiej latarni.
mojej przerwie. No, tam szef dzwonił, bo nie widział, jak wyjeżdżałem, i to dzwonił do mnie, czy na pewno wożę, bo on mnie już dawno tu nie widział. Zalewa was, czy susza, czy jak? Też miały być 20 minut, ja pół godziny, jak nie lepiej. Muszę sobie jakoś to inaczej rozwiązać z tym. Czemu tak przyspieszam, ale jak jedzie się z kosiarkami, to spokojnie można ustawić co dajmy na to 40 czy 50 na godzinę, gaz pod ogień i se jedziecie, nie? Ale znowu jak z rozrzutnikiem jeżdżę, czy no coś się ciągnie za sobą, tym bardziej ciężkiego, topornego, to jednak no trzeba po trochę przyspieszać powoli, bo inaczej od razu skrzynię rozłączę. Lat się z tym leczymy.
byli, że to, ale to trzeba serwisy byli, ale no co, bo trzeba wysłać do Niemiec ten i oni sprzedadzą tam, jak się mówi, remontowaną skrzynię. Nie, że zjedzie i zlezie, ale na środku drogi zlezie ci z rowera i dopiero go ściągnie na poboczu. Oh me. Ona miała być ogólnie nie wyszersza ta droga, no ale... Jak to u niektórych rolników było, a bo ja tu 5 metrów pola nie sprzedam, to szkoda. Czasami kurwią pewnie, że nie idzie się minąć autami. Rowerami czasami ciężko jest się na tej drodze minąć. Też każdy dnią jedzie, bo jest równa.
ściany, jeszcze te dwa zostały i na dole namiot. Ej, dobra. Teraz będę już skończył na tym. To znowu do następnego. Na razie.